Telewizja Narodowa 3 maja 2019 roku. Widzimy właśnie wychodzących już uczestników. Widzimy tłumy wychodzące ze spotkania z Donaldem Tuskiem. A dlaczego masońskie gesty pokazuje pani? Może wychodzić ten zaraz. Ona zwała mnie się nawet nie da patrzeć, wiesz? Coś to dobra. Wątpię w to, żeby Zasiłkowa się wypowiedziała. Jak się pani wypowiedziała? Dzień dobry państwu, jak się wykład państwu podobał? Dzień dobry państwu, jak się wykład państwu podobał? Dzień dobry państwu, jak państwu się wykład podobał? Dzień dobry państwu, jak się państwu podobał wykład? Bardzo dobry. Dzień dobry państwu, jak się podobał wykład? Bardzo dobry. Dzień dobry państwu, jak się podobał wykład? Dzień dobry państwu, jak się podobał wykład? Szanowni państwo, jak się podobał wykład? Szanowni państwo, jak się podobał wykład? Bardzo proszę pana. A panu nie. Ja jestem z Telewizji Narodowej. Proszę pana, niech pan idzie na Sobieskiego, tam jest szpital dobry. Niech pan tam idzie na Sobieskiego. To wy na Sobieskiego powinniście pójść. Dzień dobry, jak się pani podobał wykład? Co najbardziej? Dzień dobry, jak się pani podobał wykład? Rewelacja. Co najbardziej się podobało pani? No mężczyzna, proszę pana, jestem kobietą, więc może mi się tylko mężczyzna podobać. Proszę się przedstawić dla Telewizji Narodowej. Nie, proszę pana, nie, dziękuję. Dobra, dzięki. Traficie? Nie, miejmy nadzieję, że nie damy radę. Dzień dobry, jak się podobał wykład? Co najbardziej się podobało? Bardzo. Dzień dobry, jak się podobał wykład? Wspaniały. Co najbardziej się podobało? Dzień dobry, jak się podobał wykład? Zwąsie. Który pani? Jak się pani Dzień dobry pani, jak się podobał wykład? Bardzo. Dzień dobry pani, jak się podobał wykład? Dzień dobry pani, jak się podobał wykład? Bardzo.
Dzień dobry, jak się podobał pani wykład? Jak się panu podobał? Ej. Dzień dobry pani, jak się podobał wykład? Dzień dobry państwu, jak się podobał wykład? Dzień dobry pani, jak się podobał wykład? Dzień dobry, a lekarstewka wzięte dzisiaj, tak? I gółeczki wzięte wszystkie. Tak, przepraszam. Przepraszam. Mhm. Dzień dobry, jak się pan podobał wykład? Denerwuje? Tak. Dzień dobry, jak się państwu podobał wykład? Dzień dobry, jak się podobał wykład? Dzień dobry paniom, jak się podobał wykład? A co się najbardziej podobało? Nie, ładnie wychodzi. Dzień dobry, jak się pani podobał wykład? Dzień dobry, jak się pani podobał wykład? Jak się podobał pani wykład? Dzień dobry, jak się podobał wykład? Bardzo, 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 bardzo. To tutaj w lewo. Dziewczynki. Dzień dobry, jak się podobał wykład? Dzień dobry, jak się podobał wykład? Bardzo fajnie, bardzo. A co najbardziej? Wszystko cudnie. Dzień dobry, jak się pani podobał wykład? Dzień dobry, jak się pani podobał wykład? A co najbardziej? Przepraszam, trzeba nagrać. Do nas po Trybunał Stanu! Do nas po Trybunał Stanu! Macie rację, do nas po Trybunał Stanu! Zrobił 7 lat! Do nas po Trybunał Stanu! Tak mądrze zrządził 7 lat! Tak mądrze zrządził 7 lat! Już 7 lat mafii VAT-owskiej! 7 lat reprywatyzacji! Zdrajca! Tak mądrze rządzi! Zdrajca! Jak ktoś jest taki sam? Komisja VAT-owska pracuje, prawda? A skąd jest to zrobić? Dzień dobry, jak się pani podobał wykład? Była pani tam? Byłam, ale pod koniec niestety nie zdążyłam. Ale pani jest zwolenniczką czy przeciwniczką? A co się pani podoba w Tusku? Okej. Okay. Przedstawi się pani telewizom Telewizji Narodowej? Okej. Zlikwidowali mafię VAT-owskie? Zlikwidowali? Ilu z mafii VAT-owskich się zlikwidowali? Aferzyści i złodzieje! Aferzyści i złodzieje! Aferzyści, złodzieje! Platforma, złodzieje! Platforma, złodzieje! Platforma, złodzieje! Platforma, złodzieje! Platforma, złodzieje! Złodzieje! A, to hodowie, to hodowie! Bezortowe dzieci! Ube! Resortowe dzieci! Byłeś w domu, teraz resortowe dzieci! Właśnie tylko jedna pani mi powiedziała, że kocha Tuska! Byłeś w domu, to cię on ją kocha! Byłeś w domu, byłeś w domu! Teraz jesteś za platformą. Byłeś z domu, byłeś formą. Teraz jesteś za platformą. O, jest! Trybunał! To koryta! O, mafia! To pierdla!
było spotkanie? Czy to było wartościowe spotkanie? Atmosfery się... Brawo! Hańba! Jaka przyszłość Polski się rysuje po tym spotkaniu? To musi być, wie pan, 100 takich spotkań, żeby się zarysowała na jednym spotkaniu. No ale jakiś udało się tutaj pokazać pozytywną przyszłość, zmiany, które na dobre możemy liczyć na jakieś zmiany korzystne dla Polski? No to od nas zależy, każdego z nas, od pana odrzucić. A czy przewodniczący Donald Tusk postawił jakieś tezy, które mogłyby coś zmienić w najbliższej przyszłości? Żebyśmy mogli inaczej spać w końcu. No, powiedział rzeczy zupełnie podstawowe i oczywiste. One są zapisane w preambule. O, tutaj widzimy protesty, a tam jest zupełnie inna atmosfera, także... Nie dzielić, a włączać. A nie głosić, nie przeszkadzać, a pomagać. To jest przedmiotowe traktowanie ludzi. Daje ci parę groszy. A ty masz robić to, co ja chcę i zapewniać mi nieodpowiedzialność za to, co robię. I o tym mówił przewodniczący Rady Europy. Czemu mam robić to, co ktoś chciałby, żebym robił, a nie mogę się czuć swobodną, wolną jednostką? No, jeżeli ten inny chce, żebym coś robił, to musimy do tego przekonać, a nie narzucać mi przy pomocy prokuratorów prawa, które wyklucza, jak łamanie wolności prowadzenia pokojowych w miejscach publicznych. A jak pan myśli, dlaczego na przykład dochodziło do prób blokady marszy LGBT w różnych miastach? To jest taka metoda właśnie blokowania? To o tym mówimy właśnie, o takim blokowaniu? Na tym między innymi polega polityka społeczeństwa, która jest zielona. A wczorajsza blokada Marszu Suwerenności? To jest też element tego, że coraz bardziej oddalamy się od siebie, jesteśmy oddalani od siebie. I w efekcie szukamy takich miejsc, takich zdarzeń, które potwierdzą, że nasze jest lepsze, wasze jest gorsze, że wy w ogóle nie jesteście częścią tego narodu. Czy w tym kraju są równi i równiejsi? Oczywiście, że niestety. Tak zawsze było. Jak pana zdaniem mają się decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do protokołu brytyjskiego? Którego protokołu? Dotyczącego suwerenności nad sądami polskimi. Nie ma takiego protokołu. No był. Był protokół do traktatu lizbońskiego, który włączał suwerenność do zakresu suwerennych decyzji. Nie, to nie był, tylko jest... To jest zastrzeżenie Wielkiej Brytanii do kwestii rozdziału Solidarność w Karcie Praw. W Karcie Praw Podstawowych chodzi o to, że Brytyjczycy uważali, że nie będzie stać w przyszłości na niektóre z tych zapewnienie każdemu tych praw, o których mowa w Karcie Praw. A Brytyjczycy to oddali to wielkiej historycznej kulturze prawnej. Tam w roku sądu się wykonuje, tam jeżeli prawo jest ustanowione, to się je szanuje. Więc uznali, że na jakiś czas, jeżeli chodzi o ten rozdział Solidarność z Karty Praw, to nie do końca będą gotowi. Zastrzeżenie, ale nie ma nic wspólnego. Czyli tylko czasowo i tylko do Brytyjczyków. Tak, tak jak jest kwestia przyjęcia euro przez Szwecję czy przez Danię. Uznali, że na dzisiaj nie są. A jakie prognozy na start do Europarlamentu? Widzi pan jakieś szanse koalicji europejskiej? Szanse mają wszyscy, którzy startują, w zasadzie równe, w tym sensie równe. To znaczy, ile mandatów się spodziewa pan w Europarlamencie? Jest 51, na tyle mamy. Zagwarantowane z względu na liczbę ludności. Czyli jest pan optymistą, że 51 będzie, a nie mniej? Oczywiście. Będzie 51, tak. 51.
Wszystkie mandaty weźmie Koalicja Europejska, oczywiście, tak? Oczywiście, tak. Nie, mówię, że 51 mandatów będzie pochodziło z Polski. Bo to jest zapisane. Wynika z trudności. Jakby było nas 20 milionów, byłoby ich o wiele mniej, było 80, to byśmy mieli mandatów więcej. A gdybyśmy w Europie byli na warunkach pierwotnych według Nicei, to też mielibyśmy tych mandatów znacznie więcej. Nasza siła byłaby wyrównana w stosunku do siły innych państw europejskich. Nie. Wie pan, ten protokół był elementem debaty, dyskusji, bardzo głęboki spory po kształt. Czyli to była taka wersja jakby powiedzmy demonstracyjna, żeby nas zachęcić, a potem można podziękować. To było na stole negocjacyjnym. Różni uczestnicy tych debat, w zależności od tego też jakich sojuszników w innych państwach mogą pozyskać, kładli na stole własne propozycje. Zawsze się to musiało skończyć jakimś kompromisem, chyba że znalazły się takie argumenty, które wszystkich przekonywały. Czy jest pan dumny ze swojego kraju, z Polski? Tak jest. No to retoryczne pytanie. Przepraszam, ale ja na nie oczekuję odpowiedzi. Dlaczego pan uważa, że retoryczne? Przepraszam, ja z panem nie rozmawiam. Tylko zabiję za chwilę. No. Ja nie tylko jako zabiję go za chwilę, no. Prezes Trybunału Konstytucyjnego otrzymałem z roku na rok. To zaraz go odcinam. Większy ciężar znaczenia Polski w Europie całej. Jako partnera i jako tego, którego się oczekuje też dobrych pomysłów na przyszłość Europy. No to jak mówił dumny z Polski. Sam się do tego przyczyniał. Ale to w końcu kocha pan Polskę, czy nie? No, retoryczne pytanie. No właśnie nie retoryczne, tylko żądamy odpowiedzi. Skoro pan się poczuwa jako Polak, to niech pan odpowie na to pytanie, bo jeśli nie, no to niech pan idzie tam gdzie pana miejsce. Ale chwilę, pan nie obraża. Z perspektywy... Nie obrażam, a jeśli obraziłem, no to przepraszam. Pan mnie w tej chwili obraża. Ja z panem nie rozmawiam, ja z panem porozmawiam. Ale pan mnie obraża. Pan jest rzecznikiem tego pana? Oczywiście. A no to proszę złożyć skargę na telewizję narodową. Zrobić nie było innego wyjścia. Tak. Dokładnie, pani ma rację. Bardzo korzystny. Złych emocji. Można powiedzieć, że był idealnie jakby skrojony na nasze ówczesne potrzeby i potrzeby rozwojowe. Nie tylko... A co pani się nie podobało w tym moim pytaniu? No nie podoba mi się. Pani zwolenniczką Tuska jest, rozumie? Czy ja jestem wolny? To jest moja sprawa. Dokładnie, tak. Wie pan, ja nie będę się panu tłumaczyła. Pan jest człowiekiem, po prostu. No ja jestem człowiekiem. Pan jest po prostu niegrzeczny, wie pan? Ale że dobrze mówię, że pan jest niegrzeczny, po prostu, nie? Ale czekaliśmy odpowiedzi, nie doczekaliśmy się. Ale dlaczego? Przecież to jest... Zdolności do ciężkiej pracy, do poświęcania się także sprytu, odwagi, wyobraźni. To te przepisy traktatowe, które są podstawą, oni bardzo dobrze nam służą. Ze mną? Teraz mówimy, nie chcemy tego. Występujemy z nim. Śmiało. A jak powinniśmy? Ale śmiało. Jeżeli pan chce, to proszę. Krajowna podpisują ten traktat. No, polskie zdanie, jeżeli chodzi o głosy, zdanie, jeżeli chodzi o głos Polski, się zmniejszył, tak? Ta większość stanowionego prawa wychodzi z Unii. No, to nie, czy to jest korzystne według pana? Żeby mieć głos, to trzeba, aby ci inni chcieli mnie słuchać. Tak ja mam nic do powiedzenia. To jaki powinniśmy zabrać głos w kwestii na przykład żądań zwrotu mienia bezspadkowego? Nie rozumiem. Co ma do tego Unia Europejska? No przecież Unia jest, jesteśmy w Unii, a Unia zajmuje w wielu kwestiach sprawy istotne dla Polski. My również dla Unii. My nie jesteśmy przed... To jak się powinniśmy zachować w tej kwestii? Jesteśmy również podmiotem bardzo istotnym. Tak, ale ja wracam do tego pytania. Jak Polska powinna się zachować w tej sytuacji? Jakie powinna zająć stanowisko i czy może liczyć na wsparcie Unii?
My jesteśmy częścią Unii, my jesteśmy Unii. Więc jakie to stanowisko? Proszę. No takie... w sprawie tych żądań bezspadkowych. Czyich? Żydowskich. A pan jest antysemitą. Tak, nie, ja 447. Z czego pan to pan się kompromituje? No. Ucieka pan, nie odpowiedział pan na nasze pytania. Wstyd! Trzeba umieć zadawać pytania. A potem można dostać odpowiedzi. Człowieka, który reprezentuje państwo polskie, nic w tej sytuacji więcej nie mam do powiedzenia. Tak jest, ja też w tej sytuacji nie mam nic więcej do powiedzenia. Dla Telewizji Narodowej reportaż realizował. Ja zadałem pytanie, pani słyszała, jak to wygląda? No właśnie słyszałem. No. A dlaczego ono jest słabe? Co było złego w tym pytaniu? Nie rozumiem. Dokładnie, co było złego w naszych pytaniach? Europa to jesteśmy my, proszę państwa. Pani zdaniem... Jesteśmy my. Unia Europejska to jesteśmy my, a nie oni. A pani się czuje Polką? Oczywiście, jestem Polką. A pan się czuje Europejczykiem i Polakiem? Ja Polakiem. A Europejczykiem? Polakiem, bo mówię po polsku, jestem dumny z tego, że nie się urodziłem mówię, w Polsce. Tylko mówię po polsku. Tak, ale mówię. Świetnie, ale czy czuje się pan Europejczykiem? Polakiem. Tak jak na plecach mam, że jestem dumnym Polakiem. Wstyd to jest, że pani przyszła tu. Jaki poziom pani zdaniem jest akceptowalny i jak pani ocenia... Dla Telewizji Narodowej reportaż... I co to zmienia, czy ktoś jest młodszy, czy starszy? Z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzał Radosław Siedlecki. Czołaj Wielkiej Polsce.